Siemanko, witam Was serdecznie po dłuższej przerwie nad brzegami pięknej Brdy nad Nukilem. Przyroda budzi się do życia, ptaszki ćwierkają, bardzo dużo żab skacze do wody. Dzisiaj była rójka chruścika. Wygląda na to, że pstrągi mają obficie zastawiony stół. Zresztą żerują już bardzo dobrze. Nawet dzisiaj złowiłem tak dosłownie na szybko taką fajną rybkę po 40 cm. Chciałem dzisiaj powiedzieć Wam parę rzeczy na temat szkiełka, ale tym razem spinningu. Ostatnio robiliśmy kilka fajnych takich projektów kastowych właśnie na białym szklaku, na białym blanku szklanym na S-Glasie. Padło dużo pytań przez Facebooka, na maila. Chcieliście zobaczyć film, jak ta wędka się ładuje podczas rzutu. Dzisiaj taki film postanowiłem nagrać. Teraz mamy również, zbroimy takiego fajnego kasta krótkiego, 1,50 m do 12 gram. Pokażemy go na Facebooku. Bardzo ładnie ta wędka wyszła. W związku z tym, uprzedzając wasze pytania, chciałem Wam parę słów powiedzieć. Szkiełko, materiał bardzo wdzięczny, troszkę inny niż włókno węglowe. Nowoczesne szkiełko, materiał S-Glass, jest bardzo zbliżony, jeśli chodzi o konstrukcję blanku, do blanków węglowych. Są ścianki dosyć cienkie, jest tutaj fajnie, dosyć duża zbieżność. Ja mam taki kijek do 12 do 14 gram o długości 2,10 metra. Dlaczego szkiełko jest fajne? No ja się zakochałem, dzięki temu troszkę wróciłem do spinningu. Powiem szczerze, przede wszystkim daje bardzo dużo finezji i przyjemności z łowienia, przyjemności z holowania. Gdyż to ugięcie takie głębokie, fajne, progresywne, przepięknie trzyma rybę, fajnie to wszystko, fajnie się rybę holuje, są emocje. Poza tym ryba bardzo szybko się na tym poddaje, powiedzmy, tak? Ona jest w jakiś pewien sposób oszukana, ona tak nie czuje takich przeciążeń, nie wyskakuje tak z wody. Można ją praktycznie holować na zakręconym hamulcu. Zobaczcie na to ugięcie, wędka naprawdę się gnie, staje w pewnym momencie w dolniku, w tym miejscu już naprawdę mamy power, możemy zatrzymać każdą rybę, jest świetna amortyzacja, dlatego polecam Wam bardzo cienką plecionkę i jeśli to będzie ma być kołowrotek spinningowy, to taki kołowrotek właśnie z płytką szpulą, taką właśnie typu, nie wiem, no w Shimano to się nazywa S, tak? 2500S, który tą plecionkę bardzo fajnie i równo nawija. Dlaczego to szkiełko tak mnie zauroczyło? Zresztą nie tylko mnie, bo już jest trochę tych wędek uzbrojonych i ludzie naprawdę bardzo, bardzo muszą czuć to szkło przede wszystkim, tak? No bo to jednak wędki będą troszkę wolniejsze. W sensie będą miały inną akcję, którą trudno porównać z wędkami węglowymi, ze spinningami. Mimo iż to szkło jest szybkie jak na szkło, to w stosunku do, porównując do wędek z włókna węglowego, będzie to taka akcja, powiedzmy, moderate. Mnie zauroczyło głównie dlatego, że kocham łowić pstrągi, a jak wiadomo, pstrągi to setki rzutów. Rzutów precyzyjnych, rzutów spod siebie, rzutów trudnych warunkach. I właśnie na filmie będzie pokazane, jak rzucam, jak ta wędka się ładuje podczas rzutu właśnie z dołu, jak się zbiera, jak kapitalnie później katapultuje tą przynętę. Bardzo fajnie możemy się wczuć w ten cały rytm właśnie rzucania. Nie potrzebujemy dużo miejsca, żeby rzucić, żeby rozpędzić, żeby naładować blank. Bardzo krótki zakres wystarczy, żeby tak naprawdę załadować przynętę i posłać ją dosyć naprawdę daleko. To jest dosłownie taki ruch i zobaczcie, ja już jestem na drugiej stronie, nie muszę trzymać plecionkę, żeby
nie przerzucić rzeki. Więc rzuty, rzucanie to jest po prostu poezja. Właśnie będąc przy szkle możemy coś takiego, o czymś takim powiedzieć, jak właśnie ładowanie się blanku, gdyż przy wędkach, przy tradycyjnych spinningach węglowych też oczywiście się ten blank ładuje, ale on się nie w takim stopniu ładuje. Nie w takim zakresie, nie w takim szerokim zakresie. A tutaj z uwagi na zbieżność, z uwagi na materiał, ten blank się ładuje po prostu progresywnie, czyli im mocniej, im szybciej wykonamy ruch rzutu, tym głębiej się załadujemy i on tym więcej odda energii na przynętę. I właśnie to jest ta super zaleta, moim zdaniem, która umożliwia świetne rzuty, precyzyjne, w punkt, bez wysiłku tak naprawdę. No i też tą zaletę zauważyli wędkarze łowiący castem. Właśnie teraz zbroimy taką fajną wędkę castingową. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że właśnie przy kaście bardzo ważne jest to, żeby ta wędka się załadowała, żeby ta wędka do tyłu się tak jakby naprężyła. Robimy ten ruch przynętą lekką i ona po prostu oddaje, to też będzie widać na filmie, i ona oddaje tą energię, ten blank się ładuje i rzuca. I właśnie mając dobry multiplikator i taką wędkę, która się właśnie w ten sposób ładuje, możemy naprawdę używać lekkich przynęt, tak? Tu nie ma problemu, żeby rzucać przynętami dwugramowymi. Zakres masy przynęt jest tutaj bardzo szeroki i tak naprawdę no, nie podajemy przy tych najdelikatniejszych blankach, nie podajemy tej dolnej granicy wyrzutowej. Opisuję wędkę do 12, do 14 gram i to faktycznie tak jest, gdyż ja nawet rzucałem tą wędkę, tu mam plecionkę taką 0,0 chyba 6 albo 0,07 nawiniętą, to bez problemu rzucałem gramowym streamerem i też byłem w stanie przerzucić taką rzekę i spokojnie podać przynętę, normalnie łowić skutecznie. Więc dlatego tego dolnego zakresu nie podajemy. No i wracając jeszcze do tego właśnie casta, to tutaj nagrałem parę rzutów, jak ta wędka, oczywiście to jest spinning tradycyjny, no ale blank jest ten sam, więc będzie się podobnie ładować, będzie podobnie się zachowywać podczas tego odrzutu do tyłu przynęty i później wystrzeleniu jej, nazwijmy to tak, do przodu. I to jest właśnie ta istotna cecha. 1,55 m do 12 gram to też tutaj właśnie szkiełko robi robotę, gdyż na tak krótkim dystansie on już się bardzo ładnie załaduje i bardzo ładnie wystrzeli tą przynętę. Zachęcam Was naprawdę serdecznie wszystkich do przeżycia takiej przygody ze spinningiem na nowo, szczególnie jeśli chodzi o pstrągowanie właśnie ze szkiełkiem, gdyż daje ono naprawdę dużo więcej frajdy i przyjemności, już jest takie bardziej zbliżone trochę do metody muchowej moim zdaniem, jest więcej finezji, można sobie pozwolić na cieńsze żyłki, na cieńsze plecionki i łowić finezyjnie i bardzo, bardzo skutecznie. Gdyż naprawdę, słuchajcie, ryby nie wiedzą, o co chodzi, nie są tak, nie szarpią się tak, nie skaczą, bardzo są grzeczne, możemy je wprowadzić do podbieraka tak naprawdę siłowo, tak? One są w super kondycji, ona nawet się nie zorientuje, kiedy do tego podbieraka czasami weszła i ten hamulec kołowrotka to tutaj naprawdę może być bardzo mocno zakręcony, gdyż ta wędka, ona tak amortyzuje, że on powinien być tak zakręcony, że już naprawdę jak już jest tak na granicy zerwania, to on po prostu wtedy ruszy. A tak to holujemy ryby po prostu dzięki temu fajnemu, takiemu progresywnemu ugięciu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia nad wodą. Słuchajcie, ryby zaczynają brać, naprawdę chyba najlepszy pstrągowy okres przed nami. Pozdrowionka.